do szkoły. Oj, maluchy, chodźcie i nie bójcie się, zaraz wam powiem, na czym polega pasowanie. Wśród mieszaków wchodzą słuchy, narzekają więc maluchy, powtarzają niewesoło. Ślub będziemy brać ze szkołą, chciał uciekać Grzesia mały. Ale Konrad, człowiek bywały, wytłumaczył mu: kolego, ślubowanie to jest całkiem co innego. Musisz przyznać, że bez przerwy będziesz dbał o pani nerwy. Będziesz uczył się starannie, zachowywał nienagannie. Gdy umowa taka stanie, to jest właśnie ślubowanie. Grzesio wydał kilka jęków, ale potem już się pozbył leków i ślubował uroczyście, rozwydarwszy zamaszyście. Witam wszystkich prawych naszej szkoły w imieniu całej braci szkolnej. My starsi uczniowie, a niektórzy zaledwie przed rokiem, tak jak wy dzisiaj, przystępowaliśmy do ślubowania. Co czuliśmy? Co myśleliśmy? Wszystko to, co wy dzisiaj. Nas szkoła też witała najmilej, jak potrafiła. Idą pierwszaki, dawne maluchy. Jeden drugiego to same zuchy. Buzie umyte i ręce czyste, każdy na plecach dźwiga tornister. Z bijącym sercem stają przed szkołą, jakim tu będzie chyba wesoło. Wszystko, wszystko dla pierwszej klasy. Uśmiech słońca, kolorowe astry i ten pierwszy, który starsze dzieci dla pierwszaków mówił z pamięci. Chodźcie, chodźcie dziś do szkoły pierwszej. Pierwsze polskie pale, śpiewa mocno rzeźki, górski wiatr. Ale zaraz, mamy jeszcze jednego gościa, który przybył na naszą uroczystość. Powitajmy duszka aplauzem. Wiedzą, kto ja taki? To zapewne są pierwszaki. Wiadomość poznana dla ucznia każdego, każda szkoła w świecie ma duszka swojego. No więc ja jestem duszkiem waszej super szkoły i jestem bardzo wesoły. W nocy raczej leniuchuję, ale za dnia was obserwuję. Coś takiego, coś takiego, mamy duszka prawdziwego. Widzę, jak na przerwę biegacie, na lekcjach pięknie czytacie. Lubię też wasze lekcje muzyki, bo to jest dopiero śpiew, a nie jakieś tam krzyki. Więc dziś chcę się przekonać, moi kochani, czy jesteście do szkoły przygotowani. Przecież nie jesteście już przedszkolaki, tylko pierwszaki. A teraz przyjemność mi zróbcie i pokażcie, co już potraficie. Zdenerwowani, bo właśnie dzisiaj, jak pewnie już wiecie, na uczniów tej szkoły będziemy pasować. Nasza pani dyrektor uśmiecha się miło, sprawdźcie z nich od razu, że się nam zrobiło. Obok siedzi druga, tak spogląda szczerze, w szkole będzie dobrze, teraz to już wie, że w klasie moja pani puszcza do mnie oko. Nie ma się co martwić, w szkole będzie spoko. Straszyli mnie szkołą, straszyli, że szkoła to nie przelewki, że tu nie będzie klocków i lalki Ewki. Dodatku miała być pani ogniem jak smok ziejąca, do tego mnóstwo lekcji i zadań bez końca. Więc kiedy wreszcie stanąłem przed drzwiami mojej szkoły, możecie być tego pewni,
wcale nie byłem wesoły. Jakże bardzo się zdziwiłam tym, co w szkole zobaczyłam. W naszej klasie prócz tablicy nowych medli, ławek wielu, leżał dywan jak w przedszkolu. Czy uwierzysz, przyjacielu? Potem pani jak stanęła, wszystkich pięknie powitała. Pani taka całkiem miła, cały czas się uśmiechała. Potem znów się okazało, że nie dają ocen w szkole. I tak sobie pomyślałam, że ta szkoła jak przedszkole. Szybko Proszę mi spytać, co nasze mówi.
Kacper. Wchodzą do głowy cyfry literek, sylaby i inne treści. Sam się czasem zastanawiam, czy to się nam wszystko w głowie zmieści. Duma nas przy tym wielka ośmiela, bo pomijają względy szlaki. Tak trzeba, że raz tylko w życiu staje się 100% pierwszakiem. Pamiętajcie o swoich nowych obowiązkach przez cały rok.
wypełniajcie je sobie dni i zachodzą, a szkoła będzie dla was zawsze wesoła. Pani dyrektor, drodzy zebrani, oni są świetnie przygotowani. Egzamin nauczny zdali śpiewająco i życie w tej szkole zapowiada się obiecująco. Dajmy im minutkę na przygotowanie, zaraz zacznie się uroczyste ślubowanie. A ja uciekam, do zobaczenia w przyszłym roku. Pa, pa! Dziękuję.
kolorowy sztandar szkoły wyprowadzić. Do pierwszej klasy. Dzieci, słuchajcie, czy możemy przyjąć dzieci nasze? Czy stały egzamin? Tak! Więc te dyplomy, które otrzymaliście, to potwierdzają. Bardzo dziękujemy za występ. Tak jak powiedziałam, będę mówiła krótko. Dzieciom życzę, żeby się dobrze czuły w szkole, żeby nie bały się szkoły. A myślę, że nie bały się, to tylko takie pierwszynki były, ponieważ korzystają już w przedszkolu z naszych tutaj pomieszczeń szkolnych i są związani ze szkołą. Rodzicom życzę, żeby byli bardzo zadowoleni, podziw swoich z ich sukcesów, z ich osiągnięć. Kochane dzieci, drodzy rodzice, szanowne panie dyrektor na stronę pedagogiczną. Gratuluję takiego święta. Drogie dzieci, zostałyście przyjęte w poczet uczniowskiej społeczności szkoły podstawowej w Sterdynie. Jesteście uczniami tej szkoły, uczniami klasy pierwszej. Życzę, żeby chwile tutaj spędzone były radosne, żeby ta szkoła była długim, szczęśliwym domem. Życzę wielu przyjaciół, życzę samych piątek. Całemu gronu pedagogicznemu życzę dużo cierpliwości, wytrwałości w pracy oraz sukcesu. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor i tym wspaniałym dzieciom, które przyszły tak licznie jednocześnie, żeby nas zaprosić na uroczystość. Jest nam bardzo miło i tak patrzę na rodziców, że są dumni ze swoich dzieci, a wam chciałem powiedzieć, że wyglądacie super. Po prostu pierwsza klasa. Także dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony chciałbym pogratulować najmłodszym uczestnikom dzisiejszej uroczystości pierwszoklasistom, bo zaledwie półtora miesiąca już tak wyłączone role i zespołowo najwyższa klasa, gratuluję do pani, która poświęciła trochę swój talent pedagogiczny na przygotowanie tej uroczystości i tych młodych aktorów. Z racji, że dzisiaj mamy Dzień Edukacji Narodowej, zwany dawniej Dniem Nauczyciela, chciałbym w imieniu swoim, w imieniu mojego współpracownika, księdza Przemysława, pracownika tej szkoły, katechetów tej szkoły, złożyć najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom, katechetom w dniu ich święta, życzyć wielu sił, błogosławieństwa w tej trudnej, odpowiedzialnej, ale bardzo pięknej, szlachetnej pracy pedagogicznej. Z mojej strony, jako rodzice pierwszaków, chcieliśmy serdecznie podziękować gościom za przybycie. Pani Zdunian za włożenie ogromnego wysiłku przygotowanie tej uroczystości. I korzystając z sytuacji, chciałam zakreślić życzenia całym gronu pedagogicznemu. Witam rodziców, chciałam pogratulować dzieciom. Staliście się dzisiaj prawdziwymi uczniami. Życzę wam wielu sukcesów w nauce i Rada Pedagogiczna ufundowała słowniczki, które pomogą wam w nauce. Dziękujemy bardzo. Na zakończenie
jeszcze raz aktorom. Ksiądz wspomniał, bardzo pięknie występowaliście, tak jak w teatrze. Dziękuję pani Hani za przygotowanie. Dziękuję rodzicom za obecność, bo widziałam, że prawie w 100%, może w 100% wszyscy byli obecni podczas przygotowywania rodzicowości. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy za miłe słowa, cieszymy się, że się podobało. Ja w imieniu własnym rodziców dzieci bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam gości teraz do wspólnego zdjęcia. Natomiast po tych zdjęciach zapraszam wszystkich do sali numer 7 na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.